Coraz więcej osób wyjeżdża na wycieczki zagraniczne w krajach, w których możemy wykorzystywać szereg ciekawych dyscyplin sportowych, często ekstremalnych. Wtedy właściwa pielęgniacja, właściwa ochrona oczu jest szczególnie ważna. Ze względu na to, że możemy szczególnie w takich krajach jak Tunezja, tak, Egipt czy Chorwacja spróbować swoich sił w nurkowaniu. Tutaj szczególnie ważne jest zapewnienie właściwej ochrony dla oczu. Właściwie komfort nurkowania w szkłach korekcyjnych jest niemożliwy, tak? A używanie samej maski bez korekcji powoduje, że ten świat, który oglądamy pod wodą, nie jest zbyt ciekawy. Wtedy pacjenci bardzo często używają soczewki kontaktowe. Niestety używanie soczewek kontaktowych podczas długotrwałego nurkowania jest związane z możliwością infekcji rogówki. Najczęściej są to wirusy, grzyby, bakterie. Najbardziej takim niesprzyjającym pasożytem jest akantoameba, która powoduje owrzodzenie rogówki prowadzące nawet do ślepoty. Dlatego używanie soczewek kontaktowych podczas nurkowania niesie ze sobą ryzyko pewnych powikłań, o których chcielibyśmy zapomnieć najchętniej. Z innych sportów, które możemy wyróżnić, coraz większą popularnością cieszą się sporty związane z wędrówką, tak zwany trekking. No i ewentualnie drifting. Drifting jako sport związany z kajakarstwem górskim niesie ze sobą ryzyko nie tylko urazów części ciała, ale również niestety utraty soczewek kontaktowych czy ewentualnie okularów, chociaż nie sądzę, żeby ktoś przy takich uprawianiu tego typu sportu używał okularów, pomijając okulary ochronne typowo sportowe. W takich przypadkach najczęściej polecamy, aby pacjenci mogli używać profesjonalnych okularów sportowych z właściwą korekcją. Niestety są one obarczone dużymi kosztami. Nie zawsze jesteśmy sobie w stanie na to pozwolić. No a używanie soczewek kontaktowych, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, niesie ze sobą prawdopodobieństwo albo ich utraty podczas wykonywania tego typu czynności, ewentualnie ryzyko infekcji.